Nad polskim transportem międzynarodowym zawisły czarne chmury, corocznie przybierające groźniejszy wygląd. Widmo upadku wielu firm stało się bardzo realne, ale pojawiły się też pewne promyki nadziei. Właśnie o tym dyskutowali przedsiębiorcy w Tęgoborzu na konferencji przewoźników drogowych. To już jest 22. konferencja, którą organizujemy we wrześniu każdego roku, za wyjątkiem ubiegłego roku, gdzie panowała pandemia. Niestety z każdym rokiem jest to coraz smutniejsza konferencja. Chciałbym kiedyś być na jakimś spotkaniu przewoźników, na którym będziemy radośnie mówili tylko i wyłącznie o tym, co nas dobrego spotkało w branży w danym okresie czasu, gdzie będziemy wspominali dobre chwile. Co my niestety musimy się spotykać zarówno w Krzyżowie, jak i tutaj w Tęgoborzu, żeby rozwiązywać problemy, które narzuca nam albo nasz rząd, albo Unia Europejska. Pierwszym problemem jest nowy system opłat drogowych e-toll, który budzi wiele kontrowersji. Przewoźnicy chcą płacić za drogi, ale ich zdaniem e-toll jest niedopracowany, a nawet niebezpieczny, zwłaszcza pomysł z aplikacją. Kierowca tira nie powinien klikać w aplikacji, że wjeżdża na drogę, bo on ma trzymać kierownicę i rozglądać się po drodze. Problemy z wdrożeniem systemu mogą także uderzyć w skarb państwa. Może się zdarzyć tak, jak się zdarzyło na Węgrzech, że 400 tysięcy pojazdów zostanie bez operatora, który nagle zniknął i okazało się, że 400 tysięcy pojazdów jeździ nielegalnie po drogach węgierskich. Nie chciałbym, żeby to stało się w Polsce. Polscy przewoźnicy płacą podatki. Dlatego słusznie mają pewne oczekiwania od państwa, które mogłoby ulżyć im w licznie pobieranych daninach. 25% transportu, który wykonujemy dzisiaj w Europie, to jest sporo. Czy uda nam się to zatrzymać? Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że rząd przychyli się do pewnych rozwiązań, które proponujemy, żeby część kosztów ponoszonych z tytułu pakietu mobilności zwolnić z opodatkowania, z ozusowania. W przeciwnym razie przedsiębiorcy zaczną przenosić swoje biznesy do atrakcyjniejszych podatkowo państw. I to nie tylko do Niemiec. Dzisiaj usłyszeliśmy zapewnienie ministra Ukrainy, że bardzo chętnie przywita polskie firmy na Ukrainie. Pamiętajmy, że Ukrainy pakiet mobilności nie dotyczy. Jedynie kwestia ilości zezwoleń może być problemem. Gdyby do tego doszło, to najwięcej stracą ci, którzy z przewoźników mają najwięcej korzyści. Skarb państwa i gospodarka. Nic dziwnego, że przewoźnicy atakują rządzących z różnych stron. Także przez Urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik stara się pomóc przedsiębiorcom w branży transportowej, tak żeby te nowe przepisy, nowe regulacje nie stanowiły takiego szoku, nie dotknęły zbyt mocno przedsiębiorców. Trudno odmówić racji polskim przewoźnikom. Płacą podatki, zatrudniają ludzi, utrzymują europejską gospodarkę w ruchu. W zamian chcą niewiele, ale na uczciwych i jasnych zasadach. Czy znajdzie się ktoś, kto ich posłucha, zanim będzie za późno?